Cześć, witajcie! Z tej strony Goldzor i dzisiaj witam was w czymś mega, mega fajnym. Słuchajcie, drugi materiał z okresu Toty i już udało mi się zrobić coś naprawdę niesamowitego. Także ja jestem z siebie dumny i mam nadzieję, że ten materiał wam przypadnie do gustu. Także jeśli tylko tak będzie, to proszę, żebyście zostawili łapkę w górę dla polepszenia zasięgów. A jeżeli nie subskrybujesz tego kanału, to zrób to w tym momencie. Zostaw również dzwoneczek, żeby być powiadamianym o najnowszych filmach. A słuchajcie, ja już bez zbędnego gadania przedstawiam wam jeden z najlepszych draftów. Nie, no po prostu najlepszy draft, jaki w tym roku zrobiłem. I uwaga, nie chodzi mi tutaj o cenę ogólną składu, natomiast o karty, które w tym drafcie wypadały. Słuchajcie, postanowiłem sobie zagrać jeden draft o godzinie 23 wczoraj, taki na rozluźnienie, bo mam ostatnio dużo pracy na studiach. I uwaga, już przy pierwszym wyborze, no nic nie zapowiadało na fajny draft, nie oszukujmy się. Messi w informie, a gdzie ten Messi wersji Team of the Year? No, oczekuję jednak wersji najlepszych tych kart. Natomiast drugi wybór już był bardzo przyjemny. Harry Kane wersji Team of the Year wpada do mojego składu i od tego momentu, no, mogłem przypuszczać, że to będzie fajny draft. Co prawda znowu ten Messi nie wypadł tej wersji, którą bym chciał, ale nie mogłem absolutnie narzekać. Kolejny wybór to również bardzo mocna karta, ale po raz kolejny nie karta Team of the Year, na którą tak bardzo liczyłem. Natomiast uwaga, przy wyborze piątym mamy kolejną kartę Team of the Year i wtedy zapaliło się u mnie takie światełko w głowie. Oho, to jest chyba naprawdę dobry draft. Natomiast nie wpadłem jeszcze wtedy, żeby włączyć nagrywanie, więc to, co widzicie, ma taką samą jakość, dlatego że jest to zgrywane dzięki funkcji zapisu wideo na PlayStation. Natomiast mam nadzieję, że mi to po prostu wybaczycie. No ale były te dwie karty Toty, tak? Wiedziałem, że na obronie nie mam na co liczyć, bo nie było jeszcze kart, gdy robiłem Team of the Year z obrony. Także tak naprawdę do trafienia było 6 kart Team of the Year. 3 w środku pomocy, 3 w ataku i ja już miałem 2. A przede mną jeszcze między innymi cała ławka. Także no, tak sobie myślałem gdzieś tam w podświadomości, co by było, gdyby jeszcze tutaj jakieś Toty wypadły. No i zaraz zobaczycie, co się stało. No, zaraz zobaczycie, co się stało, bo to mnie naprawdę zszokowało, że takie wybory dostawałem. Tutaj trafiam Williamsa, który w kwestiach zgraniowych był naprawdę bardzo fajnym wyborem, a tutaj trafiłem Ronaldo wersji Team of the Year. I słuchajcie, ja już mogę powiedzieć, że to teraz to jest najlepsza karta w grze. To jest najlepsza karta w grze, 99 overall. I nie mówię tego tylko ze względu na overall. Zaraz zobaczycie, co on wyprawiał w meczach. Tak czy siak, w tym momencie miałem już 3 karty Team of the Year na 6 możliwych w drafcie. Naprawdę coś imponującego. No a przede mną jeszcze naprawdę sporo miejsc do końca. Także słuchajcie, no myślę, że wiecie, co tu się zaraz wydarzy. Messi Team of the Year wpada również do tej drużyny. I teraz to ja już nie miałem pytań. Miałem najmocniejszy możliwy atak w grze. No bo nie oszukujmy się, to są najwyższe overale na tych pozycjach. Do tego Kante w środku pola, no po prostu to było coś pięknego. Resztę wyborów patrzcie sobie na ekranie, natomiast ja zatrzymam się jeszcze przy tych kartach Team of the Year i powiem to już teraz, żebym po prostu nie zapomniał i żeby nie było... Wow. Kante Team of the Year, najlepszy środkowy pomocnik, jakim grałem. Ronaldo Team of the Year, najlepsza karta, jaką grałem w grze. Messi Team of the Year, najlepsza druga karta, jaką grałem w grze. Harry Kane, okej. Okay. Bez jakiegoś wielkiego szału, ale również bardzo, bardzo mocny napastnik. No a oprócz tego, jeśli dodam, że miałem tutaj takie karty jak Griezmann, jak Isco, jak chociażby ten Inform z Huddersfield, tak? Tak się nazywa ten klub? Czy nie? No nieważne, ten Inform, taki łysy gostek w środku pola, zapomniałem jego nazwę, Mur chyba. No to naprawdę tutaj było wszystko dobre, prócz tak naprawdę obrony, bo ta obrona nie była na tym poziomie co reszta składu, ale nie można mieć wszystkiego, także no ostatecznie ten skład wyglądał właśnie tak. Oczywiście wprowadzałem Harry'ego Kane'a, natomiast no reszty nie ruszałem, bo tam nie było co ruszać. Koulibaly jeszcze wchodził, Jasenko. To jest z tych mniej takich ważnych wyborów. To jest, słuchajcie, runda pierwsza. Trafiam na Polaka, druga minuta. Już zdjąłem tak jakby Griezmana, czekał na to, by zejść, strzelił taką bramkę, a 10 minut później strzelił bramkę Ronaldo i pierwsza runda trwała 12 minut. Ale przypuszczałem, że tak może być często, no bo po prostu ludzie, widząc ten skład, tracąc szybko bramki, po prostu nie będą chcieli już grać.
To jest natomiast runda druga i tutaj trafiam na gościa, co ma Modricia Team of the Year. No i to był zdecydowanie dobry przeciwnik. To był dobry przeciwnik, natomiast bramki, jakie traciłem w tym meczu, no zobaczcie sami. No zobaczcie sami. Ajajajajaj. Na całe szczęście ja miałem no rakiety w składzie potężne i między innymi właśnie Ronaldo tą rakietą był. Ronaldo co miał, to po prostu wykańczał. To zresztą jeszcze zobaczycie. A tutaj wam pokazałem od samego początku akcję w minucie 68. Słuchajcie, piłka od Messiego, taka bezpańska, no ale co robi Ronaldo? Przeskakuje 3 piętra wyżej tego obrońcę, strzela bramkę z główki i mamy 2-1, natomiast no nie cieszyłem się zbyt długo z tego prowadzenia, bo tak jak mówię, rywal był naprawdę dobry i miałem dużo problemów, ale no te bramki, które mi strzelał, ajajajajaj, no dobrze, że jak zaraz zobaczycie, one nie zadecydowały o końcowym wyniku tego meczu, bo no bo ja jednak miałem lepszych zawodników, no nie oszukujmy się, miałem dużo lepszych zawodników, tutaj Harry Kane, no i to jest to, o czym mówiłem, Ronaldo. Nieważne z jakiej pozycji, nieważne kto go kryje, on po prostu to wykańcza. Ta jego wersja 99 to jest matko boska, to powinno być zabronione, to powinno być po prostu zabronione. Hat-trick Ronaldo w tym meczu, no i przechodzimy do półfinału. Do półfinału, w którym trafiam na Ukraińca z Kijowa, domyśliłem się po nazwie klubu. No i rozpoczynam znowu, bardzo, bardzo dobrze. Harry Kane w końcu strzela bramkę z główki po rzucie rożnym, no i prowadziłem 1-0. Później kolejna głupio stracona bramka przeze mnie. No nie będę ukrywał, no obrona była u mnie słaba, ja też nie za dobrze się tu zachowałem, no ale zobaczcie, co to za bramki są tracone przeze mnie. No dramat absolutny. Natomiast no w tym meczu poczułem jeszcze większą siłę w ataku, bo zaczęli prócz Ronaldo grać również właśnie Kane i Messi. Tutaj Messi wywalcza rzut karny, do karnego podchodzi Ronaldo i Ronaldo się po prostu nie myli. Także jest już 3-1, tak? Ominąłem jakąś bramkę. Ej, ominąłem chyba jakąś bramkę. No to za to przepraszam, bo powinno być chyba 2-1 w tym momencie. Tak czy siak, no jest już wynik 3-1 i to jest jedna z najładniejszych akcji w tym drafcie. Jeśli nie widzieliście początku, jak wyszedłem z obrony, no to zobaczcie sobie, to jest kontynuacja właśnie tej kontry. No i Ronaldo schodzi, strzela, a jak Ronaldo z tej wersji strzela, to powtórzę się raz jeszcze. To jest po prostu bramka, no i po tej bramce rywal miał dość, więc wyszedł i bez zbędnego gadania w bardzo szybki sposób awansujemy do finału. Do finału, w którym miałem ogromnego stresa, tym bardziej gdy zobaczyłem właśnie tego Ronaldo na lewym skrzydle, bo wiedziałem, że on też mi może ładować bramki z każdej pozycji, ale zacząłem po raz kolejny bardzo dobrze. No zobaczcie, ja w tym drafcie praktycznie w każdym meczu strzelałem bramki w pierwszych 2 minutach. No to jest coś wspaniałego. To jest już minuta 12, no i Po prostu patrzcie, co robi ta karta, co robi ta karta. Minuta 38, ten rywal nie był słaby, ten rywal był naprawdę dobry, czułem to po jego kontroli tempa, po jego właśnie akcjach, ale no ja miałem chociażby takiego Kante. Zobaczcie, co to jest za odbiór piłki Kante. Bez tego tej akcji by nie było. Szybka piłka od Messiego do Kane'a, no a Kane w wersji 9-6. Też wykańcza prawie wszystko, więc jest już 3-0 w minucie 40, a to już druga połowa. Rywal może miał jeszcze jakieś nadzieje na powodzenie w drugiej połowie, no ale na pewno one wszystkie spełzły właśnie w tym momencie, gdy Messi przeskakuje jego obrońcę i strzela bramkę na 4-0. Więc ten finał skończył się w minucie 49, rywal z tego meczu wyszedł. No i słuchajcie, w bardzo piękny, przyjemny i jakże toty sposób wygrałem ten draft. To był najlepszy skład, jakim kiedykolwiek grałem w tym roku. To był najlepszy draft, jakim kiedykolwiek grałem w tym roku i mam nadzieję, że to nie będzie najlepszy draft, jakim grałem, bo przed nami jeszcze dużo nowych kart Toty, przede wszystkim obrona i bramkarz, więc oczekuję, że w przyszłości pojawi się draft z większą ilością Toty niż była w tym. Tak czy siak, mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Przepraszam, że jest to z komentarzem w postprodukcji, ale tak jak mówię, grałem wieczorem i po prostu nie miałem możliwości tak naprawdę nagrywać tego na żywo. Też nie zamierzałem tego nagrywać na żywo, no ale nie mogłem wam tego nie pokazać. No zrozumcie, to jest YouTube, tutaj takie rzeczy muszę pokazywać, tym bardziej, że trafienie 4 na 6 kart Toty w tym momencie, gdy to nagrywałem, to jest wyczyn. To jest nie lada wyczyn, tak powiedzmy. Dobra, ja już nie gadam, zostawiajcie łapki w górę, subskrypcję. Ja się z wami żegnam, mówił Goldzory. Na razie.